Czemu się tak zaczerwieniłaś? Wstyd cię zacząć. Zresztą spróbuję ci to wytłumaczyć. Jakoś. Widzisz te dwa motylki? Panie królowej, gonią się. No, niezbyt precyzyjnie to ująłeś, ale inaczej. Weź tam ten kwiat. O. Tu masz kielich, smutek, prędkiki, a tu piórek. Tak. Siądźmy lepiej na trawie. A Fil i Małgosia? Tego nie mówię, chodzi mi. Twoja edukacja to teraz sprawa najważniejsza. Dziękuję ci, Wiktor. Otóż to jeszcze raz. Dziękuję ci, Wiktor. I trawa. Tak pachnie. I powinieneś zdjąć kurteczkę. Tu też duszne. Więc po co z tym drugie? A właśnie, tak. Teraz niezbędna jest szkoła. O, no słuchaj. Uciekła. Nie uciekła, tylko się schowała, Ed. Chyba tutaj. Szukaj. A mogę? No, oczywiście. Kochany chłopiec. Taki naiwny. Co robisz? Mi nie dobra. Sąta. Pierwszy. No to iść. Przestań, nie. Proszę, bardzo panu proszę. O co pani chodzi? Nie chcę są jak... O kurwa. Kurczęta kolorowe. Kronika kobiecy. Jakby z alabastru toczony. Wiktoria! Małgosia. Już właśnie rozmawiamy. Teraz kochany, a przed tym to straszki dziupki z małopolutem. Sama jesteś stara alba. Coś powiedziała? Pierwsza lepsza. A ty niby mniszka. Uch, smakuła. Ależ dziewczyny, daj się spokój, to przecież żarty. Przepraszam. To tylko była lekcja, mała. Ja nie dam lekcję, ty. Wszystkie godły cię wyredy. Uważajcie, tam jest przepaść. Błysko miało przeszło 30 metrów. Wiktoria przekoziłkowała kilka razy i runęła na kamieniste dno jaru ongiś śródmiejskiego pasażu, po którym melancholii jakby nigdy nic. Żyje? Trzeba jej zrobić sztuczne oddychanie. Na pewno nie żyje. Przedtaj grzebacze w środku. Zachłaszcze, czekajcie. O, nawet tu pęku. Kółka zębatu, przewody, żarówka. Daj, kopnęło mnie, akumulator przewija. Nie powiecie przecież, że to była... I ty mnie chciałeś zdradzić z tego tamtego maszynka. I jego kamerdyner komputer wrócili do centrali akurat wtedy, kiedy nie było już po co wracać. Sygnał alarmowy i brak odbioru mówiły im wszystko. Ludwik stracił głowę. To koniec. Koniec, przejrzeli nas. Rozpalewam się nie mogę. Ryzyko było w planie. Nic! Niezdolne myśli. Skąd panie weźmie, szefie? Podmyślenia to my tu jesteśmy. Stawiasz się w się zapomina, kto tu jest panem? Ile dla ciebie zrobiłem, opuszczasz mnie jak szczur okręt? Niewdzięczne kudło. Pan przestanie, szefie? Nie przestanę, dokładnie. Milczeć. Dosyć mam tej paniki. Wy ludzie nie nadajecie się już do niczego. Ty... Niosłeś na mnie mackę? Ale to było pierwsze ostrzeżenie. I słuchaj, szefie, oczywiście nie jest dobrze. Oni mogą dotrzeć do miasta krągłych, mogą zorganizować się przeciwko nam, ale w naszym ręku jest Wiktoria. Jest. I ponadto nie oddalimy się jeszcze zbyt daleko. Brawo, brawo.
sprawą, udzielam ci pochwały, Karolu, bierzemy się do pracy. I pan się bierze. Ja muszę teraz podpocząć szefie. I w ten sposób sprawa i tak trudna skomplikowała się jeszcze bardziej. Phil, Ted i Małgosia mieli tajemnicę, ale nie mieli Wiktorii. Małgorzata i jego kamerdyner mieli Wiktorię, ale stracili tajemnicę. Zaś Wiktoria numer jeden, zamrożona w podziemiach wielkiego drzewa, miała czas i niejasną podświadomość, że ciąg dalszy może i musi nastąpić. Odcinek słuchowiska Matriarchat. A jeszcze chciałem zaznaczyć jedną istotną sprawę, że obok kategorii powiedzów bezdewizowych, takich jak kim byliśmy my wszyscy, byli jeszcze obcokrajowcy wysokodewizowi, którzy przyjeżdżali do Polski jak do kraju odbitego, na przynajmniej jak do kolonii, do kondomii. I to znakomicie swojej piosence sportetował Jacek Zmowinek, a my się już znamy, Marcin Morski. I Łukasz, dziękuję bardzo. Thank you.